powstania Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego w stolicy regionu było tematem konferencji, która odbyła się w olsztyńskim ratuszu. Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego przy Alei Sybiraków ma dzielić się na dwie strefy. Jedna będzie przeznaczona do przeprowadzania rozgrywek co najmniej czwartej ligi, natomiast druga to teren szkoleniowy. Wczoraj byliśmy na stadionie przy ulicy Sybiraków, dlatego że to tam ma powstać Olsztyńskie Centrum Piłki Nożnej. Tam zaplanowaliśmy powstanie 4 boisk pełnowymiarowych plus zaplecze techniczne plus parkingi, zagospodarowanie przestrzeni. To tam chcemy, żeby nasi młodzi piłkarze mogli trenować. Nie będzie tak, nie ma takiego ośrodka w tej części Polski, na pewno w naszym województwie. To miejsce, które całkowicie powinno wypełnić tą lukę, którą dziś w Olsztynie mamy, czyli te rozproszone różne ośrodki piłkarskie. Dorobimy się europejskiego, nowoczesnego Centrum Piłki Nożnej w Olsztynie. Jako rodzic, bo też mam dwóch synów, którzy grają w piłkę nożną, dobrze wiem, że te boiska, przynajmniej te 4 boiska, które powstaną, mam nadzieję, jak najszybciej, w dużej mierze rozwiążą ten problem. Tak? Tych boisk w Olsztynie nie mamy, są dajtki. Poza Olsztynem budują się fajne ośrodki, a dalej w Olsztynie tego nie mamy. W Białymstoku mamy na ulicy Elwatorskiej jest Akademię Jagiellonii, gdzie są 2 boiska. My mamy możliwość zrobienia naprawdę kroku mega do przodu. 4 boiska. Dzięki temu, między innymi dzięki temu, jest szansa, że nasze dzieci mogą trenować w normalnych, naprawdę normalnych warunkach, rozwijać się i nie przychodzić do klubów wyżej, tak? Bo jednym z elementów, dlaczego przychodzą dzieci w wieku szkolnym po 8 klasie do innych klubów, jest to, że brak rozwoju, brak możliwości dobrych boisk trenowania na terenie Olsztyna. Jak będą boiska, myślę, że też trochę się zmieni u nas podejście rodziców, dzieci do tego, żeby kontynuować karierę właśnie w Olsztynie. Do wglądu mieszkańców miasta został wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego. Już w najbliższy poniedziałek o godzinie 16 w sali 219 w olsztyńskim ratuszu odbędzie się publiczna dyskusja na temat tego dokumentu. Do drugiej połowy października można składać do niego uwagi.